ciężkiej choroby, ale i też będziemy wspominać o tych, którzy odeszli za przyczyną, jak to się Państwo wiecie, mówi, nieznanych sprawców. Najpierw, jeśli Państwo pozwolicie, będzie kilka słów. Kolega nasz Andrzej powie o naszym koledze klubowym, Janku Stachlewskim. Miała być Gabrysia, ale widocznie nie wiem, co się może wypadło. Takie wspominki o naszym klubowym koledze, a potem po kolei będzie kolejne osoby będą prezentowały następne osoby. Zapraszam. Tak, no, wszyscy, myślę, no, większość z nas zna pana Janka, ponieważ był od 2008 roku, od marca w naszym klubie i przez parę lat po prostu z nim razem się spotykaliśmy. Tak. Cóż mogę powiedzieć, no? Ja byłem wtedy przewodniczącym klubu i no, mogę się o nim wyrażać tylko w samych superlatywach, tak? To była to jedna z osób, dzięki której, no, można powiedzieć, wszystko się dobrze kręciło. Mieliśmy dużo spotkań, dużo ważnych spotkań i gdyby nie pan Janek, wtedy na to nieraz po prostu nie dalibyśmy po prostu rady. On znał się doskonale, był technikiem, elektronikiem, właściwie inżynierem elektronicznym, tak? I znał się doskonale na sprzęcie elektronicznym, na komputerach. Miał firmę w ogóle komputerową na ulicy Warszawskiej. Tak? Często u niego tam bywałem, rozmawialiśmy. Także dzięki tej swojej wiedzy, umiejętnościom doskonale nam pomagał. Nie było żadnych problemów, bo rzadko się zdarzały problemy techniczne. Tu widzicie Państwo takie małe zdjęcie z prawej strony właśnie, kiedy pan Janek na spotkaniu po prostu akurat dostał ten sprzęt. Cóż mogę powiedzieć, no, proszę Państwa, nawet kiedy pan Janek już ciężko chorował, to również nam pomagał. Ta pomoc w ogóle ograniczała się nie tylko do tego, ale u niego był, no, można powiedzieć, punkt kontaktowy. Tak? U niego, przepraszam za nawiązanie do czasów, kiedy po prostu, no, zupełnie, no, może nie na miejscu. Kiedy się, no, ulotki po prostu robiliśmy na te spotkania i te ulotki u niego leżały zawsze, tak? Ktoś tam te ulotki oddrukował, kładł u niego, ktoś odbierał, rozdawał i tak dalej. I Państwo w tym też uczestniczyliście, niektórzy z Państwa. No, jeszcze było takie na przykład spotkanie, kiedy pan Janek już ciężko chorował. To było spotkanie poświęcone pani Ani Walentynowicz już po Smoleńsku, tak? I pan Janek również u siebie przyjmował te ulotki po prostu i dzięki niemu mogliśmy to sprawnie jakoś potem rozprowadzać. No, cóż mogę powiedzieć, no, był naszym przyjacielem, kolegą po prostu i zawsze nam będzie go brakowało, tak. Z mojej strony mogę jeszcze dodać, że ilekroć byłem u niego, zawsze mnie ciepło witał, zawsze znalazł dla mnie czas i herbatę mi zrobił i tak dalej i poczęstował i, no, po prostu wspaniałym człowiekiem. Na pewno więcej mogłem powiedzieć Wanda tutaj, która, no, go znała po prostu od lat, ale prywatnie. Tak, tak. No, ja, tak się składa, że z Jankiem chodziłam do szkoły podstawowej, nie do tej samej klasy, ale do Wynoryku. Ale ja też często wpadałam, jak trzeba było wywiesić plakaty, czy trzeba było coś rozbić. Janek, pomóż, bo trzeba wziąć jakieś paczki z jakimiś książkami gdzieś zawieźć. No więc Janek zawsze był bardzo chętny. Jeśli chodzi o komputery, to sama u niego już z
swoim życiu przekupiłam przez, no, przez ileś tam lat. Zawsze mi poradził, który lepszy, jak zresztą moja córka też umiała. Wszystko u niego kupowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie naprawdę dobrej jakości. No i ten punkt u Janka to była taka silna bojówka. Właśnie. To był taki zawsze dobry... wisiały plakaty u niego. Tak. No zresztą do dzisiaj wdowa po Janku, Gabrysia, też ona to utrzymuje. Ja zawsze jak mamy spotkania do niej, biegnę z plakatem, zawsze jest wywieszony. No oni nawet mieli nieprzyjemności, bo tam czasami jak były jakieś plakaty, to ludzie tam do nich pukali, a co to by tutaj, to bo się komuś nie podobało. Nie? Ale no to naprawdę był wspaniały człowiek i szkoda, że go nie. Niestety poszedł. Ja na koniec chciałem pokazać Państwu kilka zdjęć, które wybrałem z mojego dysku, no po prostu. Ponieważ robiliśmy zdjęcia na spotkaniach, prawda? I nie tylko my, ale i Justyna, która tutaj jest naszym także, wspaniałym. Tak, także mam parę zarejestrowanych, kilka proszę sobie pooglądać i przypomnieć. Państwo się znajdą oczywiście na nich też. Niektórzy. Z mojej strony teraz zapraszam Jankę.